Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w kolejnym wyzwaniu KAS. Dziś oczywiście ze mną Maciek. Dzień dobry. Tak, i dziś kochani, jak już pewnie widzicie, po tytule będziemy robić... Po tytule i po simce, która tutaj właśnie stoi przed nami wszystkimi, będziemy robić Ugly to Beauty. W 15 minut, czyli będzie 15 minute challenge plus kas, brawo Maciek, plus Ugly to Beauty. Plus Ugly to Beauty. Wiecie co, stwierdziłam, że 15 minut jednak, bo to jest Ugly to Beauty, a to i tak jest mega mało. Ja pamiętam, jak ostatnio robiłam Ugly to Beauty, chyba godzinę siedziałam nad tym. Tak. I słuchajcie tak, Maciek ma już troszkę więcej modów, niestety jeszcze nie wszystko ogarnęliśmy, bo to potrzeba na to czasu, więc możemy korzystać z modów. I robimy, kochani, tak, zrobimy tę samą simkę w 15 minut, więc Maciek ma identyczną jak ja. Tak, czy ja mogę teraz rozebrać już? Tak, myślę, że możemy porozbierać. I to nie, że się słuchamy czy coś takiego, tylko po prostu każdy robi tak, jak uważa za słuszne i... Zobaczymy, co ale 15 minut, tak? Tak, 15 minut i powiem wam, że to jest tragedia. Ja nie wiem, ja w życiu nie dam rady. 15 minut, nie ma takiej opcji. Czy ona ma wszystkie inne stroje? Oczywiście, że... Oje, ty, Gosia, zobacz strój. Czy ty to widzisz? I co oficjalnie? Chryste, panie! I to jest oficjalnie. No. W tym makijaże też jakby coś ściągaj, nie? Bo to wszystko ściągam, tak. W tym oficjalnym. Tu jest łysa już. No, tatuaż można jej zostawić w sumie. Tak, tatuaż tak. O Boż, sport. Dlaczego mam sportowym kieckę, Maciek? Wiesz co, bo to jest taki inny sport. Okej. Okay. To jest Zdzisława Bąk. Aha, i tak. Oczywiście wzięliśmy simkę, słuchajcie, z hashtagu Agli dla Tuli. Tak, skarpetki w ogóle nosi, widzę. Tak, trzeba też zdjąć. Jezus, do snu w ogóle. Ja też widzę królikiwa. Co to jest? Oczywiście, Maciek, nie korzystamy z gotowych nosów i tak dalej, tylko z suwaczkami przez kogoś. I ja już, co się na imprezę. Ja już ten suwaczek widzę, nie? Na imprezę? Poczekaj, bo ja makijaż jej zdejmuję chyba. Tak. Nie, no już nic nie ma tutaj. Nie ma nic, nie ma nic, dobra. O Jezu! Jak ta z tego, z Gwiezdnych Wojen ma takie te warkocze. Tak, tak, tak. O Jezu, i na basen też ma świetny swój. Po prostu dobra. Ja już skończyłam jakby, co? Ty już rozebrałaś, znaczy, tak? Rozbieranie w sensie. A nie, czego co ona tu ma? W tym codziennym jakiś stan? O, dobra. Jezus, jak ona wygląda. Ja w życiu jej nie zrobię, nie? No Gosia... To będzie porażka. Ty masz problem z nosami, no nie? A ja mam problem ze wszystkim. Chyba ją rozebrałem. Pamiętaj, wszędzie makijaż, wszystko masz? Tak. Tatuaż myślę, że jej zostawimy. Tak, tatuaż zostawimy. Dobra. Słuchajcie, mamy 15 minut na to, żeby to ogarnąć, jakkolwiek. A-a. Nie wiem, słuchajcie, co nam z tego wyjdzie. Myślę, że nie zdążymy. Nie, też mi się wydaje, że nie zdążymy, no. Bo to... Nie wiem, bo ostatnio robiliśmy w 10, ale to same ubrania, Maciek, a my jeszcze musimy ją zmienić. Tak, musimy twarz zrobić, nie? A może zrobimy tylko codzienne? A może tylko codzienne? No, może w sumie. Słuchajcie, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ile zrobimy? Nie, to ustalmy zasadę teraz. Teraz sztywna zasada, Gosia. Albo wóz, albo andec. No to dobra, to zrobię tylko codzienny. Jeżeli nam się uda, to następnym razem, może nie, że w kolejnym odcinku, ale za jakiś czas zrobimy wszystko. Tak, a jak co będziemy, słuchajcie, tak. No bo to pierwszy raz robimy, więc ja nie wiem, jak nam to i słuchajcie, też tak myślę nad tym, że jak już będę miał więcej modów, jak już z Gosią, wiecie, przysiądziemy i będzie wszystko fajnie, to zrobimy sobie listening challenge, że będziemy się słuchać, ale z modami i to będzie hit, bo to jest tyle modów i tyle rzeczy, że na pewno nie trafię w to, co Gośka chce. Na pewno. No to co robimy? Dzisiaj robimy, słuchajcie, codzienny, a jak się nam uda, to później będziemy próbować ze wszystkimi strojami. Tak. Dobra? Bo tu będzie masa grzebania w ogóle z tą sylwetką. Dobra. Dobra, to co? Gotowy? Czyli mówisz, że mamy 15 minut, tak? Tak. Dobrze. Tego zdania. Tak, ja się aż boję. Ja też. Dobra. No dobrze. 3, 2, 1, start! Dobra, jadę. Ja zaczynam od sylwetki. Ja też właśnie. Czekaj. Masakra, ja powiem wam, że to będzie nieporozumienie, nie? To będzie nieporozumienie. O mój Boże, co tu się dzieje? Masakra, ty. Czekaj, trzeba i cyc wyprostować. No, zdecydowanie do góry i do przodu, halo. I te uda, i te łydki w ogóle. Co tu się dzieje? Łydki są w ogóle piękne, uda w ogóle też, jak... Aaaa! Dobra. Dobra. Mi troszkę więcej ciała jednak dała. Coś jest nie tak, co ona tu ma? Daj mi tyłek. Dobra, ciało wygląda już tak mniej więcej okej u mnie. No, dobra. Tylko nie mogę... Czemu nie mogę tego biustu powiększyć, halo? Jak nie możesz? Można, no złap za biust. No łapię i tylko mogę góra-dół. Chyba, że już go na maksa powiększyłem. A lewo-prawo? Że nie? Chyba, no maksa już jest powiększony. No co ty tam? Coś ty zrobił za biust? Już do maksa, halo. Oj tam.
O, dobra. Czekajcie. Dobra, chyba jest. Na razie... Spróbuję. Ja już Gosia do twarzy idę już. Ja... Słuchajcie, u mnie będzie problem z twarzą, bo ja twarzę tak średnio. No nie. Mój Boże. Mój ja Boże. Boże, jaki ma gargulec, nie? Ja na nią patrzę, nie wiem co tu zrobić. Co czekajcie, tylko decyzji detali chyba trzeba. Ja jak nie wierzę. Ten, jak mam ten nos? Ja jej nie zrobię, Maciej. Ja też jej nie zrobię. Ej, ale wiesz co, nie wiem jak mam ten nos wykrzywić normalnie. O Boże, Boże, czekajcie, zrobimy tak, żebym wiedziała o co tu w ogóle chodzi. Ja nie wierzę, ja jej nie zrobię, Maciek, w życiu. Ty, ja nie mogę nosa jej podnieść. Ona ma nos zakrzywiony. Gosia, jak się podnosi nos, halo? Na górze. O mój Boże. Myślisz, że mi takie jakby kółeczko. Tylko, że nie w detalach jakby, tylko wyjdź i złap tak tu przy skroniach, żeby ci się takie jakby kółeczko o, pokazało. Mam. Dobra. Ojeju. Jezus Maria, ja nie umiem, słuchajcie, ja jej nie zrobię, nie mam takiej opcji. Żeby wybrałam, no. Słuchajcie, czy będzie po raz pierwszy tak, że będę miał lepszą sminkę od Gosi? Bardzo możliwe. Nie, co ty, ja nie umiem. Czekaj. Też nie umiem. No bo ona mi nie chce tego skrócić, tego nosa, halo! Co ona w ogóle ma z głową? Nie wiem. Jezu, ja zrobiłem tego... Gosia! Co zrobiłem taką banię? Jaką banię? Ty zrobił, Maciek. Zrobiłem z niej i ty go home. To zrobiłeś? I ty go home. No to Maciek. I słuchajcie, ja jej muszę jakieś włosy nałożyć, bo ona... Ja muszę mieć, zobaczyć włosy, jak będzie miała fryzurę jakąś. Halo. O. Jakąkolwiek. Czy ona tutaj wtedy nie mogę. Ma, jakby... Ojej. Nie wiem. Ja nie umiem, Maciek, jej zrobić. Ja nie zrobimy wierzę. Tego. No nie. To będzie karykatura oczu. Ale wiesz co? Ja nie potrafię oczu zmienić. Jak te oczy się... Jak się oczy podnosi, ty? Jak to jak się podnosi? No złap o, za oczy. Dobra, mam. Czekaj. No chyba w ogóle ma... A ma takie... A jak się rzęsy pomniejsza? Wiedzą się, Maciek, tak, że bijemy tu stęp. Ja wiem. Ile mamy minut? No nic, spokojnie jeszcze mamy. Niecałe cztery. Że mi słońce tu świeci, ja nic nie widzę, nie? A co się z tym nosem dzieje, słuchajcie? Ja nie wiem. No, czuję, że to będzie hit. Patrzcie. Co to? Ja chcę jakiś kolor oczu dacie taki, czekajcie, dam jej niebieski. Dobra, oczy ma... Ja nie wiem, Gosia, ale wiesz co, ona wygląda jak paszkwil u mnie. U mnie też, Maciek. Jezus, ja nie umiem zrobić. Ja też nie umiem jej zrobić, Gosia! Ja pierdykam, co to się ja nie mogę jej, słuchaj, ja nie mogę jej szczęki wcisnąć. Jezu, co jest z tymi oczami nie tak, halo? Jak się jeszcze? Ja nie umiem szczęki zrobić, ty... O! Nie umiem, Maciek. Ja też nie... Ej, słuchajcie, ja nie zrobię, naprawdę. I u mnie ona ma żuchę wysuniętą całą, ty. No, mano! A jak to się wsuwa? No. Jezus Maria, co tu się dzieje, słuchajcie? Ja tego nie zrobię w życiu. Nie ma, co się z tymi oczami dzieje? Ja nie umiem tych oczu zrobić, ty ja już też. Zrobiłeś? No ja mam niby oczy zrobione, ale ja nie umiem... No mi się nie da powiększyć w ogóle, halo! Ej, ja, Gosia, u mnie szczęka jest wystająca, ja nie mogę jej wsunąć, ty. Ona ma taki dziubek kaczy zrobiony, ty. Ja nie umiem tych oczu, Maciek, halo. Chyba, że usta trzeba nie. Czemu ja ich nie mogę powiększyć, Maciek, halo? Nie wiem, o, masakra. Dobra, halo. Ej, patrzcie, no co tu się dzieje z tym, ja Maciek, ale ona u ciebie też ma takie duże rzęsy? Takie czarne nie. Krechy? Nie ma, bo ja mam takiego moda, co nie ma tych rzęs. Jezus. Ej, no... Patrzcie, no to się nie da tego wyrównać, tych oczu w ogóle. Nie podziało, Maciek, z tymi oczami. Ty też masz takie dziwne jakieś, kurwa. No mam jakieś takie... Ja nie umiem ich tu zrobić, nie da się ich tu wyrównać jakby... Ja nie wierzę. Jezu, ej, to jest masakra, a my jeszcze stroje. Gosia, ile mamy minut? 6. No pięknie, a ja jestem... Nie wierzę. Ja też jestem. W ogóle ona ma jakąś taką tą twarz długą.
No ma. Trzeba ją skrócić. A co z... Jak się zęby zmienia, ty? Czekajcie. Możemy dawać skiny. Jakie zęby? Czekaj, ja dam jakąś skinę, żeby trochę lepiej wyglądała. Ja też. O, zmieniłem... Ale wiesz co? Ona wygląda tak jakoś dziwnie. No, wygląda dziwnie, to prawda. Co ja mam z tymi oczami tu zrobić? Wiecie, jeszcze sprawdzę. O nie, tego nie. A masz taki... O nie, o jest. Ona wygląda na taką starszą osobę, wiesz? Ja nie umiem zrobić oczu, niestety. Jest coś nie tak z tymi oczami, że ich się nie da wyprostować w ogóle. Znaczy, ja wyprostowałem je. Jak? Tak trochę. Chyba. Patrzcie. Dobra, dobiorę jej inne włosy, czekajcie. No. Co tu się Gosia, dzieje? A jak się zmienia zęby? Co się jak zęby macie? No bo ona ja ma żółte. Ja nie mogę pociągnąć, takie... żeby jej ten kącik tu zrobić, patrzcie, o. Ale wiecie co, ona... Czy to jest dorosły Sim, czy to jest staruszka? Nie, i macie jak staruszka? Co ty gadasz w ogóle? Ej, no bo ona o mnie wygląda jakby była po prostu, słuchaj, jakby była... No starszą osobą tak u mnie ty. No to jak? Ja nie wiem ty, co ja tu, co tu się podziało. Pamiętaj, że możesz jej dać skina. To no zawsze trochę lepiej coś. Wygląda. Coś tam niby dałem, ale... Ja nie umiem, słuchajcie, tu jest jakieś nieporozumienie z tym. Co to z tymi oczami się... Ja nie umiem tych oczu w ogóle zrobić, nie? Jakieś coś, jakieś... W ogóle nie da się tu... Patrzcie, no o... Czekajcie, jej fryzurę szybko jakąś wybiorę normalną. Jezus, Jezu, właśnie. Ona wygląda jakby spała 8 godzin. Dobra, nie wiem, trudno, słuchajcie, ja nie umiem zrobić. Nie rozumiem, nie mogę. Masakra, dobra, czekaj, dam jakieś oczy, jakiś makijaż. O, może tam jakieś kreski? Czekajcie, czekajcie. Tak, najpierw oczka. O, może tam jeszcze jakiś ten? Nie, nie, jednak nie. No Jezu, Gosia, ona wygląda tragicznie u mnie. U mnie też. Jak się zęby zmienia? Bo ona ma żółte jakieś takie. No, niech się uśmiecha, ma takie dwa, takie wiesz, sztuczne. Co to jest to? No zęby... Nie macie, no nie zmienia się. No jak wybierasz zęby przecież zawsze, nie? Nie. To jest, ja, oczywiście, że tak, proszę bardzo. No może, zmieniaj. Ale po co mam zmieniać? Bo wygląda brzydko, a teraz wygląda lepiej. No wiesz, ona wygląda, ale nie to... patrzę, bo mnie nie otwiera buzi w ogóle. Aha, bo ona ma, dobra, żółty, radziwicz. No, no mówię, mówię ci. Ja nawet tego nie widziałam, słuchaj. No dobra, wygląda tak... Gosia, ona wygląda dziwnie u mnie. Ja po prostu nie wiem! To jest nieporozumienie, słuchajcie. Tak. To jest nieporozumienie. Ja nie umiem. Nos jest do dupy. Tragedia. Usta są do dupy. Dam jej rzęsy chociaż. No ja nie mogę tych zrobić tu, o. O. Z rzęsami wygląda już lepiej. A. No, ale to wiesz, to też... No nie, no słuchajcie, ja nie umiem tego zrobić. A czekaj. Ja nie wierzę w to, nie? Gosia, a czekaj, bo ja zapomniałem, gdzie są paznokcie? W dodatkach. No mam, dodatki. Dobra, jakieś, daję włosy, bo... A, czekajcie, jeszcze muszę jej dać usta. Ona jest masakryczna u mnie, Maciek. Tak? Ej, nie tak. Mam paznokci, trudno będzie bez paznokci. Maciek, w dodatkach, ale to musisz kliknąć na sylwetkę, nie? A, dobra. A widzisz. Mam. No. Dobra, wiesz co, ile mamy czasu? Maciek! Ile mamy czasu? 10 minut! Co? Minęło. Naprawdę? Naprawdę, ja nie wierzę. Dobra, szybko włosy. Ja pierdykam. Jak to się stało, Maciek? Ja mam włosy już zrobione. Jak to masz już zrobione? Ja ją ubieram właśnie. A, świetnie. To ja nie zdążę, nie? Cicho. Maciek, przepraszam, mój... Ej, nie, inną bluzkę. Nie. Czekajcie, Jezu. Masakra. Tu nic nie ma, Gosia. No nie, ja nie umiem włosów jej wybrać, Maciek. Nic mi nie pasuje do niej, bo ona jest taka brzydka. Naprawdę. Może ta? Nie. Kuźwa, no. Dobra, zrobiłem. Czekaj, jeszcze buty tylko. Jak to, ty już ją skończyłeś? No kończę. Ona ma w ogóle ten. Ona ma w ogóle tutaj tą. O.
u mnie jest twarz taka dość dziwna. No ale nic z tym nie zrobię, no. Nie wygląda źle, słuchajcie. Jezus, nie wygląda źle. Ty już ją skończyłeś? Tak. No chyba żart, Maciek. Nie. To może coś poprawisz? No właśnie patrzę na bok twarzy. Ewentualnie coś tym... Co ja bym tu mógł? Ładne ubrania jej dałeś? Tak. To jest masakryczna, słuchajcie. Masakryczna. Uwaga. Nie no. Ja już z tym nic nie zrobię tu bardziej. Jak to? Próbuj. Może się coś da. No chyba, dobra, że tak ma. Zrobiłeś super, że po prostu ci się znaczy, tak ona podoba. Nie jest aż. Gosia, ona nie jest aż taka super. Nie jest taka super? Moja nie jest super, tragiczna. Ale myślę, że jest. Nie jest. Co, nie ma też tragedii. No, u mnie jest tragedia. U mnie jest tragedia i to taka poważna. Tak? Tak. Taka poważna. No. Może takiego jej zostawić skina? Czekajcie, może takiego zostawię, o. Ale ma coś z czołem jeszcze nie tak chyba u mnie, ty, poczekaj. No nic nie pasuje do nic. Teraz jej twarz mogłem wklęsnąć, Boże. Widzisz. Dobra. No to teraz jest troszeczkę lepiej. Okej. Okay. Ale nie ma... Ile mamy czasu? Boże, prawie 13 minut. Maciek, bo ja tutaj nie zdążę. Większy... Obie się skupiam, bo tu jakiś szukam. Masakra, słuchajcie. O, taka uśmiechna dziewczynka będzie sobie stała. Proszę bardzo, piękna jest. Tylko te oczy jeszcze tak jakoś nie uśmiechają się do mnie bardzo. Wiecie, w tak krótkim czasie to jest mega ciężko. Dobra, ja chyba Gosia skończyłem. No chyba żart. Nie. Ma dziwą szczękę troszeczkę. Usta ma trochę za duże chyba. Kurde. Nie no, usta ma jak baterie dwie takie. Moje usta to w ogóle nieporozumienie, nie? Chcę moje też, powiedzieć. Nie martw się. Ona jest w ogóle dziwna, nie? Serio, jest mega dziwna. Straszna, powiedziałabym w sumie. Że tam jakieś te słuchajcie. Nie, ona ma jakieś te duże usta u mnie. Nie. Jezus, ja zrobiłem, u mnie też ma za duże. Pokaż się. Ja nie wierzę. Ile mamy czasu? Maciek, bo zaraz koniec, nie przeszkadzaj mi. Ile mamy czasu? Ile mamy czasu, Gosia? Koniec! Ile? Kuźwa, 14:30 już jest. Pięknie. Wiecie, no, ja nie wiem, to jest nieporozumienie, chciałam powiedzieć w ogóle, co tu się dzieje? Ja nie wiem, słuchajcie, ja chyba ją zostawię, bo ja już tu nic więcej z nią nie zrobię. U mnie te usta są problematyczne. Ej, ona jest masakryczna, Maciek, ja nie umiem. Naprawdę? Tak. Dobra, ja mam. No dobra, to co, zatrzymujemy? Zatrzymujemy, no. Top. O Jezus. Popatrz Skype'a teraz, bo ja ci udostępniam. Tak? No. Co myślisz? Jest piękna. Boże, te mory! Słuchajcie, koniecznie, ale to koniecznie musicie zażyć. Boże, ja dałam czarne brwi zamiast brązowych. Ej, nie dałem brwi w ogóle! Powinno mi... Dobra, ale trudno, no takie dałam. Ja nie wierzę po prostu. Teraz pokaż mi swoją. Udostępnij. Ale figura ma taką... Oczy faktycznie, no. Ale, no co, jest tak tragicznie? Musicie zajrzeć koniecznie do Maćka, ale to po prostu koniecznie. Teraz zobacz moją. No, jestem ciekawy, słuchajcie. Ej, no! Co? Ej, ty mówisz, że nie umiesz, proszę. No, Maciek, daj spokój, jakie ma oczy, zobacz. Ale, popatrz, a ty nie widzisz teraz mojego, umie. Jakie ma usta. Ja nie umiem jej oczu aż tak zrobić, więc u mnie została taka... No, a ja...
Zobacz, no moje, nie dało się ich tu wyprostować, one są takie, takie rąby w ogóle, nie wiem. No ja też mam takie jakieś dziwne te. Ja nie umiem tego zrobić w ogóle. Masakra. Strasznie ciężka ta simka. Strasznie ciężka. Jeśli chcecie ją sobie zrobić, słuchajcie, to wejdźcie do mnie, hashtag Agli dla Tuli i na pewno ją znajdziecie. Tak, myślę, że od razu ją znajdziecie. Tak, po prostu masakra według mnie. Masakros. Masakros. Ale mam nadzieję, że wam się podobało, słuchajcie, i dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze zobaczyć takie wyzwanie u nas i może właśnie jak już całą będziemy robić ze wszystkimi ubraniami, to już w ogóle tak, byłby hit. 15 minut, no. No nie wiem, to masakra. Ale wiesz co, szczerze, to jest, znaczy... moim zdaniem na pewno zrobiliśmy na ładne simki, nie ma tragedii, Gosia. No, na pewno. No. No ma biust u mnie, nie wierzę. No, piękna jest. Piękna. Znaczy, u mnie mi się podoba strój, który wybrałem. Twój też jest bardzo fajny. No widzisz. No, dobra. Ale wiesz, to dała się takie racice trochę, te nogi, takie, tak, w sensie te buty. To są kozaki, bo już nie mogła nic znaleźć, Maciek, ja się spieszyłam. No. Ale co ty, to są normalne kozaki krótkie, halo? No wygląda jak taka, wiesz... No, ty popatrz na swoją. No co? Proszę bardzo, o co ci chodzi? Teraz twojej nie widzę. Let's go to the beach, let's go get away. Hey, let's go get a stay. Masakra. Także dobra, słuchajcie, kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, jakie wyzwania chcielibyście zobaczyć. Możecie robić simki do Ugly to Beauty dla mnie, czyli Ugly dla Tuli. A właśnie ostatnio nie dodaliśmy z Mackiem hashtagu do opisu. Ja też niestety nie. Bo a tak robić... na mnie krzyczy. Tak, znane osoby, które my też czasami przerabiamy. To hashtag kas dla Andeca. Tak miało być? Tak. Tak. Teraz postaram się do opisu dodać. Także dobrze, kochani, żegnamy się z wami. Był ze mną Maciuś. Byłem. A ze mną była Gosia. Byłam. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa. Pa.